fragment z rozdziału 6 Ewangelii świętego Jana. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Chrystus mówi do nas, przemawia z mocą, przenika nas darem swego ciała w Komunii Świętej. Pomyślmy, że to jest nasze mocne oparcie na drodze wiary, właściwie fundament, co podtrzymuje całą konstrukcję budowli naszego życia. On jest dla nas, byśmy my byli z Nim na wieki. Karmi nas sobą, byśmy i my nie bali się karmić braci naszym sercem. Ojciec Raniero Cantalamessa, znany kapucyn, kardynał, papieski kaznodzieja, daje nam w tym temacie bardzo pouczające słowo. Przypomina nam, żebyśmy wychodząc ze mszy świętej od razu przystępowali do realizacji tego, co powiedzieliśmy. Abyśmy rzeczywiście starali się, mimo naszych słabości i ograniczeń, dawać braciom nasze ciało, to znaczy czas, energię, uwagę, czyli nasze życie. Jezus, wypowiedziawszy słowa, bierzcie, to jest ciało moje, bierzcie, to jest krew moja, nie czekał długo, aby się spełniło to, co obiecał. Za kilka godzin dał swoje życie i swoją krew na krzyżu. W przeciwnym razie wszystko pozostaje pustym słowem, a nawet kłamstwem. Trzeba więc, abyśmy, powiedziawszy do braci, bierzcie, jedzcie, pozwalali się zjeść. Także tym, którzy nie czynią tego z delikatnością i grzecznością. Pozwalać się zjeść, dać siebie do końca. Maryjo, wspieraj nas w stawaniu się ludźmi, co nie tylko czerpią z Chrystusa, ale co tak jak On idą i dają siebie. Ty cała jesteś darem dla Pana, a jednocześnie jesteś darem Pana dla nas. Maryjo, pomagaj nam nie oszczędzać się w miłości. To jest droga do naszego życia na wieki, do bycia z Panem na wieki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,